Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, jak dzisiaj widzicie, albo słyszycie może bardziej, pada sobie deszcz. Kupuję sobie ciężarówkę, na razie takim kolorze niech jest. Kup. Jeszcze silagę bossa trzeba kupić. Była przyczepek było. Gdzie jest ten silagę boss? Gdzieś on był. O, jest. Standardowy. Unrealistyczny. 260 ton dobra kup. No. Dzisiaj chcę kiszonka. Gdzieś tam sobie się karnie jeździ. Już ma pełną nawet. Nie przyczepę, tylko zbiornik. Trzeba grzać, bo już ma 90%. A ja nie zdążę dojechać. Dzisiaj ciężarówka, no bo jest daleko do włożenia. I mi się przyda na żniwa ta ciężarówka, bo ta przyczepa jest nierealna pojemność, z czego sobie widzieliście. To jest 260 tysięcy litrów, albo 260 metrów sześciennych, jak to woli. Po prostu jest nierealna i tyle. Pojemność. Do tego wziąłem taką, żeby przynajmniej 5 zbiorników odebrać z sieczkarni, żeby cały czas. Wiadomo, jedne zbiorniki nie je się cały czas tak. No i dzisiaj jest taki cały odcinek godzinę kiszące. Będziemy sobie jeździć. Jeździć i ubijać. Też nie wiem jak w tym ubijaniu, bo tam sobie Nikolan stoi, więc zobaczymy. Oczywiście narożniki poprzeczniaków, czy narożniki pola są zrobione na gładko. Wtedy się sieczkarnia nie blokuje. No bo ona z tym zbiornikiem ma problem, żeby sobie cofnąć. Tak jakby była normalna sieczkarnia, wiadomo, no bo sobie cofnęła. A tak to jest jakiś problem, ona widzi. No niby cofnie, ale potem się zablokuje i to wygląda. Dawaj gazu, dawaj. Wsypiemy kolegę. Tańce ruszy. Czy on będzie sam? A, on będzie sam, no dobra. To niech wysypie te swoje 60 ton. Tam 55 chyba. Nie pamiętam, no. To ta przyczepka ma. Zaraz zobaczymy. Myślę albo ładować do pełnych zbiorników, albo nie. Albo może by tu od razu orkę ogarniał. Tylko że kurczę, nie da się w sumie zbytnio orkę ogarnąć. Tylko nie wiem, czy teraz już. Czemu był agatora nie wyłączony? Teraz chyba po tych zbiorach trzeba będzie wapnąć. Trzeba by się złapać. No, tak jak myślałem, 50 ton. No i widzicie, jest to 1/5 od przyczepy, czyli jeszcze jeszcze. Może później będę w locie jakoś wysypywać, starał się. No, jak się nie da, no to po prostu do pełnej zbiorniki będzie kosił i tyle. Da się to sprzedać, sieczkę? Z ciekawości. A da się sieczkę sprzedać? Nie wiedziałem nawet. A gra w tego farminga już 2 lata. No i dobra. Ten sobie tutaj kosi, to niech sobie kosi. O właśnie, kontrakty. Kontrakt jest zaczęty, a nie puszczony pracownik. A właśnie nie tepałem tak daleko. To przez przypadek to zaczęło, że jest kontrakt. Dobra, tutaj kombajny stoją. Znaczy kombajny, kombajn. Munczeka sobie tutaj niech przenie. Tutaj jest gotowy do zbioru, no niby jest, ale ta dawa jest mała, więc może w październiku jest kosze. Pewnie w październiku jest kosze, zobacz. Jak tam sieczka? 30, już ma 30 tysięcy litrów, więc w sumie można powoli podjeżdżać. To dość szybko leci ten zbiornik, więc za dużo jeszcze dla tej kiszonki ci przyspany, więc to dosyć to daje. Przy tym więcej tam daje plony. Tylko ile ona jedzie? 10 na godzinę troszkę. Ale myślę, że przez cały odcinek powinien skosić te pole.
Dobra, podjadę w locie, żeby nie stała się szkoda. Lecisz coś? Teraz lecisz. To chyba szybciej trochę jedzie. Ścieżkarnie, nie ścieżkarnie, to jest koło. A ona 11 jedzie, nie wiem. Ale dobra, jak jedzie 11, to kiedy 11. Dla mnie to lepiej. No i fajnie, już 100 ton ścieżki prawie jest nakuszone. Już jest 100 ton, a jeszcze kółka nie wchodzi. To będzie rekordowy zbiór ścieżki. No i... Sejwie. No ale spokojnie, on raz dwa pójdzie troszeczkę do tego dunicera, to raz dwa pójdzie. 105 ton przez. Niestety przez drzewo nie przejadę, nie? Więc muszę poczekać sobie, aż przejedzie kolega dalej. Zrobiłem mu dwa okrążenia dookoła pola i pod tym sobie paskami jeździł. Tak, nie wiem jak on będzie jeździł, ale nie interesuje mnie to zbytnio. Ziemniaki, chyba to pan. To jest te pole, co chciałem kupić, ale no nie chcę. Niestety rok przeskoczył, było rok 16, bo ogólnie trochę ja zrąbałem, bo kupiłem przystawkę, ale na ścieżkarni nie było wstać. I przerwiałem czas do 17.30, to już czemu się robiło. Po prostu konsolą sobie cofnąłem czas, a w tej grze działa to tak, że czas się nie cofa. Że czas się cofa, tylko to tak jakby cały rok musi przelecieć. To jest dla mnie głupie, ale... Ale okej. Okay. W sobie nic nie zmienia, tylko że u góry na tym wodzie wszystko jakby robi. Tak jakby. Tam 18 ton. Próbuję jeszcze tutaj poczekać. Na końcowe powoli będę to napełniał, bo 50% mojej naczepy. Dość to leci. 52% już. No dobra, to wiadomo na górkę, bo na górkę powinien się wciągnąć. Może wyjadę, żeby następnie ugniatać tego ścierniska ładnie. Nie. Jak to będzie podniesione, i tak będzie podniesione. Może nie przez ścieżkarnię, ale... Może nie przez szkarnię akurat pogięte, ale przez ciężarówkę, bo to będę bardzo dużo jeździł. Dobra, staniemy sobie. Łeb przez szybę wytkniemy. Zobaczymy jak to idzie. Ile jest minut? 8 minut. 8 minut to zrobię kółko, tak? Przez szkarnia pisze, że 40 minut jeszcze będzie koczyć. Jeżeli cały czas będzie jechać, to jest to możliwe. Jeżeli będzie stałaś, to wiadomo, że będzie dłużej. Ale to 36 to sobie po odcinku zrobię. No bo na piątek odcinek też muszę mieć. A wiadomo, teraz najważniejszy jest cały tydzień, żeby nagrać. Czyli po kolei, wtorek, środa, czwartek. Odcinki, żeby nagrać. A na piątek to wiadomo, mogę sobie w tygodniu nagrać. Będzie większej różnicy. Najmniejszy w sumie właśnie. Dzisiaj jest najważniejsze, żebym jeszcze ogarnął wtorek i środę. Potem na czwartek to jest sobie jakiś odcinek nagra. Wiadomo, nie na jutro się nie wyleci, ale to jest spokojnie, jest dopiero 10.40, więc... Tam w sumie jakby cały dzień jeszcze. A wiadomo, stawiając tutaj na przykład 15, teraz live. W sumie niech sypie. A już raz sobie niech sobie sypie. Widzicie, ale ja pojadę. Wysypię to i nie zdążę wrócić, bo tak będzie sypę, to jakby tak sprząta, tak sypie. Dlatego muszę mu przestać się wyrzucać. Jak się skończy, to się skończy. Dobra, 190 ton. 270 ton.
rozgarnąć. Kładę do końca z nim. Kładę aż do końca, aż tam co mogę dołu. A potem dalej to już sobie sam pojedę się na to. Powinna zrobić górkę, górę i w dół. Dwa przejazdy powinna zrobić. Mi się wydaje. Teraz tak naprawdę wygląda. Chcę być sobie tak ogięte, jak on sobie pojechał do ćwiczkarni. Wiadomo, że nie będę jechał do ćwiczkarni, bo ona ma odwiedź, bo to wtedy sobie będzie sama dawała radę. A tu? Nie, będzie zakład, co sobie robi. Bo wiecie co? Ja tu dojadę do końca i kładę to wysypać. Bo bez sensu, żebym sobie czekał na te 20 ton. Akurat 40, ja. Nie bez sensu, żebym sobie ja czekał. Ja sobie pojadę i robię tu wysypę w czasie. Bo tam na to wysypię i wrócę. To już będzie na pewno pierwszy. No i ładnie, wszystko ładnie. Dobra, grzeje. Czekarnia jest pusta. Mówię, zanim ja wrócę, to on już dawno będziemy pewnie zbiornik, bo to tak szybko leci, że... Że to nie ma tamto. A mi dawaj w lewo. Łogi. Ja, w sumie to kawał drogie, dlatego ta ciężarówka jest, bo ciągnikiem bym tak szybko nie wrócił. Ciężarówka jedzie 80 na godzinę, na ciągnik jedzie 50, tak? Więc trochę różnicy jest. 30 na godzinę, ale to jest dużo różnica. Na przykład weźcie sobie, jedźcie w realu samochodem przez kawałek 30 na godzinę, a pojedźcie sobie kawałek, ten sam kawałek 60 na godzinę. To jest ogromna różnica. No dobra. Teraz łogi z górki. 83. Więc nie pójdzie, bo wiadomo czemu. No ogranicznik do 83 i to. Więc pewnie jakbym chciał, to skrzyni mógłbym sobie ściągnąć tą blokadę. Najmniej w 19 się dało, ale tutaj nie wiem. To nie próbowałem w sumie. W 19 można było sobie legalnie wyścig zamykać. Tylko wystarczyło jedną opcję wyłączyć. W sumie dwie opcje. Jedną opcję wyłączyć, a drugą sobie zmienić prędkość osi. Pamiętam, że FN po prostu 20 na godzinę. Wyjadę sobie na to, ja tak to powiem. Ale trzy wrzucimy. Będzie powoli topić. Znowu R1. 20 na godzinę. Zatrzymaj. I? Nie sypiemy. Że muszę sobie pomóc. Właśnie tak. Najwięcej tutaj wysypać, jak mi wyżej. No dobra, no, potem już było problemu z tym. Jakoś to usypane będzie. Dobra, tak na razie to usypię.
Później się to ogarnie, ten silos. Bo to trzeba szybko zrobić, jak najwięcej na tym odcinku skosić. Bo jest 70% już. 70% zbiorników on ma. A przydałoby się jeszcze znam życia wrócić. Jak to się nie uda, to ja już wiem o tym. Ale przynajmniej będę blisko, tak mi się wydaje. No i ogień. 90%. Ja jestem tutaj, no to... Zablokowany przez obiekt. No pewnie się szkarnia, jest zdaniem życie. Ale może się odblokuje, ale pewnie nie. Tak, bo się szkarnia, bo gaz nie jest zablokowany. A co ona się zablokowała? O, samochód jakiś? Możliwe, że to przez samochód. Ewentualnie przez wózek, chociaż wózek stoi daleko, no ale... Nie wiem. Tam nie wiem, przez co ona się zablokowała. Zaraz tam będę na polu, to zobaczę. 45 ton ma w zbiorniku, więc... Może być to wózek w sumie. Chociaż on moim zdaniem stoi daleko. Ale wiadomo, to jest farming, to różnie bywa. No i dopa, bo nieco skręciłem, bo miałem tam szybciej skręcić. Lizard Slug Boss. Nie, ona tak po prostu sama o siebie się zablokowała. No bo przecież wózek to jest tej strony. Sama o siebie się blokowała. Zablokowała. Sama o własne nogi. Można to tak powiedzieć. Wiadomo, że się szkarnia nie ma nogi, no wiadomo, nie, ale... Wiadomo sobie. Dobra, syp pan to. Jak najszybciej. Nie wiem, zrobię sobie tak z pół godziny tego odcinka, myślę. Może 40 minut. No bo wiadomo, i tak będę się po odcinku to kończyć, tak. W sumie będzie długi wieczór dzisiaj. Żeby tego save'a ogarnąć, ale to się da. Dobra, poziom 500, a czy poziom? Punkt 500, przepraszam, nie poziom. I grzejemy. Sieczkarnia sobie tu ładnie powoli jeździ. No nie, dobrze, ten odcinek się kończy za niedługo, bo ktoś mnie tutaj na kibel dusi. Znaczy dusi, no jeszcze nie dusi, ale... Ale czuję, jakbym chciał. A jest 19, to wiadomo. Wytrzymi, nie? Ja teraz muszę... kontrakt został zrealizowany. Więc bardzo fajnie. Odbierz 5700. I teraz tak, tutaj... Gdzie ty jesteś? Anuluj pracę. Nie, bo on zaraz będę jechał do końca pola i by mi wyskakiwało, że zakończył robotę. I bym dopiero musiał wsiąść do niego, żeby to znikło. Więc wolałem sobie tego uniknąć. I może, kurde, tak... Nie, dobra, nie da rady. Myślę, że jakby tego dodatku na kieszonki nie było, Może bym obrócił dwie strony, ale widzę, że nie obróci. Jakbym miał tak 70 ton ta przyczepa z tyłu, no to wtedy by obrócił. Jakbym miał 70 ton, to by obrócił. A tak to nie obróci. I teraz pytanie, gdzie on się zablokuje? Znaczy, gdzie on się zablokuje? Gdzie on będzie pełny? Czy on po prostu... Czy on wycofa? Czy on wycofa? Tak jak prawdziwy kombajn? Czy po prostu będzie sobie tak stał? Będą się w kulturę zawierzać. Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć.
stronę. Co zrobicie? The Power of Green. No bo tutaj to... Coś tam of Green widziałem, ale... ciekawe, że ten zwiernik ma kluty. Wiadomo, na asfalcie musi mieć tak. The Power of Green. Nie, on po prostu będzie... A. I po prostu będzie zablokowany tak jakby przez obiekt, którego nie ma. Ewentualnie, że gracie ta obiekt jako ta... ten zbiornik z tyłu. I to po prostu będę go gasił i będę podjeżdżał i tyle tak. Bo myślę, że nic innego ciekawego nie wymyślę tutaj. Żeby to jakoś szybciej i sprawniej zrobić. Nie wiem. Ale to dość szybko wysypuje, więc... Tu już jest pole, dobra, więc wymaga wapna, tak? No tak jak mówiłem, więc tutaj trzeba będzie wapnować. Tak. Tak jak mówiłem, że po tych zbiorach będzie wapno, a akurat no, pasuje, bo będzie do orki, to fajnie się to wapno przesypie. To się da wszystko, to się da. Nie bójta się. Czy to oczywiście jak szeszkarnia się obróci, to ja tutaj zaraz będę go wysypywał w tym miejscu. W locie. Postaram się. Ciekawe, czy on się zawróci, czy wyskoczy znowu, że się zablokował jakiś obiekt, którego nie ma. No ale tak sobie stanę i będę czekał na rozwój wydarzeń. Jest 10:55. Kiszonka. No dobra, może po odcinku trochę... Co? Do babka to wymyśla. Jo? A zamknąć się nie? Nie, bo oni pokrywają. A, on jeszcze jedzie, dobra. I teraz czy się nawróci, czy wyskoczy, że zablokowany jest. Dobra, nawraca, to jest dobrze. Nawraca, to jest dobry znak. Barnet, bardzo dobry. Myślę, że dwie przyczepy sobie zawieziemy. Będę kończył odcinek, bo jest 24 minuta prawie. Ja chcę to wrzucić na poniedziałek. No i wiadomo, nagrać inne jeszcze serię. Czyli na tym odcinku będzie w sumie 500 ton skoszone. Kiszonki. To jest sobie dobry wynik, jak na pół godziny roboty. Ale tutaj na pewno pole oddaję, bo tam w poprzednim sezonie, znaczy sezonie, w poprzednim kiszące to tak nie oddawało. Bo pole było takie poryte. Taki dziwny kształt miało, a jeszcze szeszkarnia się blokowała. A tutaj to dość sprawnie idzie. Dobra, przytul się do tej szeszkarni. To mogę przecież wyłączyć cosplay, bo niepotrzebny mi jest cosplay. No i dobra, wysypię się i będę się jechać na dół i do góry jak będzie jechał, to będę musiał go wysypać i tyle. W temacie. O! Czy ja go blokuję? No pewnie tak. No dobra, ale 150 ton prawie jest już. Więc coś tam jest w tym zbiorniku już. Oczywiście do samego dołu nie będę zjeżdżał, bo po co? Myślę, że dotąd sobie zjadę i będzie gitara. Bo on już jedzie w dół, więc... Chcę tam nazbiera 30 ton ponad z przejazdu. Tu dojedzie, to będzie miał ze 45.
Może 40, więcej nie będzie miał. Rari rarara. Rara, ra, ra. Zobaczymy, jak to wychodzi. Dobra, ten tu jedzie. Sieczka sobie leci, więc spoko. 100 ton, no to w sumie jest dwa kółka, tak? To nie jest dużo, długo. Tutaj co jest na ciekawe na Discordzie? Pewnie filmy. Witam i życzę miłego dnia. Dobra. Nie ma to tamto. Nawraca się karnia, nawraca. No nie nawraca, bo oczywiście się zablokowała z tobą. Dobra, 3 siódemki, więc ogień. Nie pamiętam, ile tam punktów było już do końca. W sumie byłem przez mężczyźkarnię, ale zapomniałem. No i to taki szczegół. W sumie pół kursu jest zrobione, więc... Więc 1400 chyba było. Przestało padać? No w końcu przestało padać. Ten dźwięk ze zrany znikł. W sumie tak szumiało tym deszczem, że... Oczywiście GPS-ik. Żeby prosto jechać koło sieczkarni i niech sobie leci ta sieczko. Będzie Lux Torpedo. Miniaturka się zrobi jakąś po odcinku. Jak zawsze. Coś fajnego się wymyśli. Coś wymyślę. Jeszcze nie wiem co, ale coś się wymyśli na tym górkę. 210. Dobra. 50 ton jeszcze zostało. Więc no, jeszcze jeden kurs został. Z góra. No i będę jechał. Wiadomo, im więcej sobie teraz tych miaków podklinam kojołami, te dwa dni to będzie wyglądać, jakbym robił kolejny odcinek tutaj. Myślę, że na pewno w kolejnym odcinku się spotkamy tutaj na wapnie. Na wapnie... Tylko nie wiem, czy wapno już nie będę w październiku sobie robił, żeby sobie tam w tle sobie... Myślę, że będę już wapno w październiku robił, żeby sobie w tle soja kosiła się. Tak, to chyba będzie najlepszy pomysł, żeby sobie tutaj w tle soja leciała już. O, patrz, tu jest nim nawieziony. A, bo to jest rzep. Dobra, to... dobra. Tu będę musiał pamiętać, żeby to nawieźć. A tak będę sobie ogarniał, to przypomnę chyba. Zresztą masa jest przygotowana nawet do takich rzeczy. Dobra, poczekam sobie na tą sieczkarnię, bo... Wiadomo, pojadę do góry, nasypię się i wyjadę na silos. I skończę odcinek, bo jest 30 minut, a ja akurat zanim to zrobię, to będzie 38 minut. Więc akurat będzie jak długość odcinka, nie? Idealna. Nie o to tamto. Będzie idealnie. Nie no, powiem, że genialnie to idzie. To jest ciekawe. A teraz się już nawróci, bo jest większy skos. Ja nie wiem, jak to działa, w ogóle to jest ciekawe. Jak to działa, bo nieraz nawróci, nieraz nie nawróci. Dobra, nie ważne. Ważne, że robota idzie do przodu i tyle.
jedzie dalej. Na razie go zostawię. Bo go wapnę i zaoranie. No dobra, wiem. Tutaj z tym polem 7 i 8 chcę to jakoś połączyć, tą dziewiątkę. Tylko na razie... Jeszcze brak pomysłu, jak to zrobić. Tutaj na pewno ten zagajnik skrócę do połowy. Żeby tu było połączenie i tutaj się zaora to jakoś tak. Tak jakoś. Tutaj nie wiem, czy tą górę będę niwelował. Pewnie coś tutaj podebrę. Podbiorę. Teren. Bo dużo strata była. Lista przysnąłem. Znaczy przysnąłem. Przebiegłem się i... pracownik ogarnął. Trochę dziwnie nawrócił, ale... Nie interesuje mnie to, jak on nawrócił. Dobra, bo się... Trochę się spóźniłem, bo jest pełny zbiornik. 52 tysiące litrów. Dobra, ale resztę po odcinkiem będę... reszta kiszonki będzie poza odcinkiem ogarniana, więc... Tyle ile skosiłem na odcinku, tyle skosiłem. Wiadomo, mogło być to trochę więcej skoszone, ale... No ale wiadomo, to jest tylko 10 na godzinę, no w sumie 11. Nie? No to tak... Za dużo to ja tutaj nie będę robił. Nie poszaleję sobie. Ale 500 tysięcy litrów jest zabrane kiszonki, więc... Nie ma problemu. No i lekko. No i pół pola jest zebrane. Bo mniej niż pół pola to nie ma. Czy więcej w sumie. Wiem, że jest zablokowany przez obiekt, ale... Ja jadę sobie, po odcinku sobie go odblokuję. Przez przypadek stracę w życie. Ja w sumie miał taką prędkość ten manik, że jechał dalej. Nie no, nawrócę kolegę, żeby sobie kosił dalej. Wiadomo, ja i tak tego już na odcinku wam nie pokażę. Ale wiadomo, że jak już wrócę po odcinku, żeby już pełna sieczkarnia była, czy tam zbiornik, jak to woli. No już ma pół zbiornika, więc zanim dojedzie na dół się obróci, to chyba będzie pełna, nie? Ale ma co robić sobie z tymi 260 tonami na plecach, bo czuj trochę ten ciężar. Że manik nie jest tak żwawy, jak był. Coś w sumie musi ciągnąć, nie? Jakby nie było. I to nawet dość dużo musi ciągnąć. Strzelać po silniku, że ciężko. Tu sobie pojadę koło moich owiec. I tak to będzie szło. Dobra, snapa sobie otworzę. No i elegancko. Wszystko otwarte. Tutaj też wszystko... Trochę wolniej wjechałem ten zakręt, bo wiadomo, jakbym się na fullkecie wcapował, to już by mnie tu nie było. Ubijania 2% już. Znaczy już chyba dopiero.
Dobra, szybkie cofanko i sypiemy. Zobaczymy, co z tego da. No na pewno 500 ton da. Przepraszam, 480 będzie jednak. Ale... ale jak się doliczy, to jest ilość ten w zbiorniku od sieczkarni, no to będzie 500 ton. Przepraszam, że tak wysypuję, no ale... chcę jak najlepiej to wysypać. Ciekawe, czy dużo zasypu wysypałem. Nie, nic nie wysypałem, no dobra, więc spoko. Tu jest trochę dziura jeszcze, ale ja sobie to wysypię później sam. A w silosie jest 484 tony, więc... dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, cześć, papa.